Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, Abi przed nami, ze smoczą bronią, z której będziemy musieli zaraz zrobić użytek, tylko... A ty już zszedłeś niżej. Dobra, za podpowiedź. Gdzie mamy się teraz udać? Dzięki. Ale chyba, że jesteśmy blisko parteru, nie? Dobrze mi się wydaje? No, powiadasz, że tutaj, tak? Ilu potencjalnych zarażonych? Od groma. Dobra, najwyżej wypalimy sobie drogę ogniem. O, co my tu mamy? O, i 17 nowych dropsów. To już na pewno jest jakieś ulepszenie. Zaraz to zrobimy. No, może od razu. Bo to może być jakaś walka. 118. O kurde, no to sobie ulepszymy to jobo. A tu już jest w pełni, tak? Dobra. Ulepszone apteczki. Szybszy ruch celując. O. Dobra. To też można, jakby co, ale... Co my dalej? Wstrzymywanie oddechu. Gdzie tu było czołganie się? A, tu. Dobra. Ale to już mamy, na szczęście. Apteczki, stabilność podczas celowania, leczenie, przyswajanie impetu. Dobra, to się przyda na pewno. I ulepszone tłumiki. A i wszystko będę mógł mieć ulepszone już. A czemu nie? Dobra, może zaraz będę musiał naprawić rurkę. Jak się okaże, ktoś tutaj wyskoczy. O, nowa broń, czy tylko naboje? Prawda, że Isaac pokonał starą gwardię? Fedrę? Tak. Podobno torturuje wrogów. Nie mówmy o tym teraz. Dobrze. Nie zaprzeczyła. A to już wystarczy. Kiedyś kogoś torturowałaś? Lew. Skupmy się na wydostaniu stąd. No, parę razy się pewnie jej zdarzyło. Nie chce mi się wierzyć, że nie. Dobra, jakiś zarażony może za drzwi akurat. Bo stamtąd raczej... Nikt nie wyskoczy. Raczej. Dobra, nawet choćbym chciał. Nie dam rady, ale... On na pewno wszystko. Ej, patrzcie, ktoś przede mną prysznic rozwalił. Nie, dobra, czyli tu na dół. Jakiś postęp. Wszystko w porządku, Lew? Tak. A u ciebie? Szczerze? To nie jest mój najlepszy dzień. No, zaraz będzie można pomyśleć o ściągnięciu maski. Chyba, że... Ewia, możesz tak ten? Nie? A, szkoda. Mielibyśmy pierwszą śmierć w tym odcinku. Lepsze tłumiki. To właśnie może... A może mogę zrobić taki lepszy? A może już mam nawet. No, chciałbym użyć pojemniczek, żebym mógł ten podnieść, ale... No niestety, wszystko mam. No chyba, że tam skopał jakieś tabletki. Nie. No, mnie też pomieni fajna rzecz. No ale brakuje tego impetu uderzenia. To nie zatrzyma biegnącego, zarażonego. Przynajmniej nie od razu. A shotgun tak. O, dobra. To się jakimś cudem udało. Ale nic więcej, nic dalej. No, im głębiej schodzimy, tym większy przypał wietrze. Bo to jeszcze na pewno nie było to ogromne gniazdo, skoro oni tutaj chcieli cały budynek wysadzić. O! Aż zasugerowali sami, że to ma się podziać właśnie przy użyciu miotacza ogni. Dobra, to może od razu o, w ten sposób. No, czyli setka to full. Mamy jeden pełny zbiornik. I tutaj cegłę. Ale dobra, podejrzewam, że jak tu przejdę, to już będzie droga w jedną stronę. Tak, to będzie droga w jedną stronę. Czyli prosto do walki. O,
Aha, to rozumiem, tam dalej puszczę ten strzał. A to jest purchawa do tego. Dobra, świetnie, po prostu świetnie, dobra. Nara, już mnie tu nie ma. Dobra, jeśli się gdzieś uda, to trzeba szybko zeperować. Dobra, wszyscy wiedzą, gdzie jestem. Ale może się uda? Jest, mamy to. Dobra, Gida już tu nie ma. Dobra, i teraz z głową. O, on też się pali już. Dobra, spory zasięg tej zabawki. Idzie. Oj, biedna lampa. Dobra, ostrzeg, nie ma co. Nie ma czasu na zabawę. On jest tuż obok, tuż za mną. Dobra, następny się oderwał. Starczy czy jeszcze? No jeszcze trochę, dobra. Nie, nie o to chodziło, nie o to, nie o to. Szybkie przeładowanie. Miało być to. Z której strony? No, powinno na ten moment starczyć. No, tu były jeszcze jakieś bełty do podniesienia, jeszcze pamiętam. Dobra, nawet parę. Dobra, może już bardziej w ten sposób? Jest tu! Szarża? Nie. Rzut purchawą. Oj, ale w takie miejsce, że... Prawie mnie zapędził. Kozi ruch. Prawie. Nie, ale zgrabnie poszło. Mimo wszystko. No, dobra, zgrabnie za dużo powiedziane. Udało się. Ale nie było aż tak, że... O tak, zabiliśmy. Chodź. No i przy okazji sporo innych zarażonych. Nie. A ciebie? Nie. To brzmiało jak być może. Jestem czysty. Obiecuję. Sporo jest dużo. Nieźle ci poszło. No, żeby faktycznie został ugryziony. Już mieliśmy tę historię w The Last of Us 1. O, dobra. A to nie do tej broni było. Dobrze. Chyba tu mam Max, więc z tym będziemy biegać póki co, ale... Nie, coś tu chyba jeszcze znajdziemy. Spora miejscówka. Znaczy, nie chcę wierzyć, żeby to było faktycznie wszystko. No, jak łazienka tej tabletki. Tylko gdzie? Że już zdążyłem podnieść. Gdzieś tam w trakcie walki. Dobra, wszystko jak leci, ale ci nie ma co zastanawiać zbytnio. No, powiedzmy, od tej strony przeczesane zaraz będzie. Dobra, ostrze, to się przyda. Dobra, czyli do mnie mam tu. Doszukuję jeszcze przejście dalej. No i patrzcie, Max. Może jeszcze do kogoś uda się strzelić tutaj. O, jeszcze ta strona. O, proszę bardzo, już się opłacało. A, solidnie zasłonięte. Nie, ale chyba z grubsza już czysto. Dobra, jeszcze tylko sprint środkiem. Tu coś połyskiwało, ale delikatnie. No, sprint przez środek. Czy na pewno nic nie leży, nic nie zostało. No, i okej. Okay. Oczyszczone, purchawa zabita. Dalej. Chyba nie musiał tego trzymać, ale... Chodźmy. Pieprzyć ten budynek. Ten łom jest gorszy, niż to, co mam. Spadnie. Oby nie. Co kolei zarażeni? To naprawdę spore jest tu gniazdo. Coś mogę? O, proszę bardzo. Max znowu. Tak samo jak ze zdrowiem. Co tam jeszcze? A to co? Ćwierć dolarówka. Ćwierć, co?
Co? Parsnęła w maskę aż. Może totalnie nie musi wiedzieć, nie znać koncepcji pieniędzy jako takich w ogóle. No, może ktoś tu się jeszcze będzie czaił, ale przyjrzyjmy do reszty. Czy tabletki same się nie znajdą, znaczy suplementy. Nie, dobra. Jedyne możliwe drzwi. I też próbował albo wejść, albo się wydostać. Możesz zdjąć maskę. I schować sobie do torby, jeżeli takową masz. Albo do kołczanu. I oddychaj pełną piersią. Choć pewnie zapach i tak nie jest taki wcale fajny. Ale skoro tylu zarażonych, to może jakieś blizny jeszcze. Sorry, serafici. Dużo miejsca, żeby się chować ewentualnie. Albo też... Którą? Ta. Tamtędy mogliśmy iść. Żadnych zarażonych. Wypas, lew. Gdybyś nie spadła. Nie mówmy reszcie, co się stało. Nie chcę, żeby Jara się martwiła. Dobry z ciebie brat. No i tak trochę czasu minęło przez to więcej. Dobrze. Żałujesz, że zgoliłeś głowę? Nie powinno się niczego żałować. Lew. Szkoda, że po prostu nie uciekłem. Jara nie byłaby wszystko wplątana. Zostałaby w domu i opiekowała się mamą. Wasza mama potrzebuje tej opieki? To nasza mama. Musimy to robić. A w jakim jest wieku? Czyli to jest siostra, tak? Jara. O, tu coś jeszcze może być? Już w przeciągu 5 minut podniosłem 2 monety. Tam ćwierć dolarówki. Czyli znajdzie go od cholery. To może i zapasy nawet jakieś. Nic. Ale młody, możesz latarkę już wyłączyć, serio. To nie świeci wiecznie. To jest w sumie to wersja z The Last of Us 2. Chyba wiecznie, tylko wystarczy począsnąć raz na jakiś czas. Niech cię prowadzi. Niech ona. Dobra, musieli to przetłumaczyć. No ale w sumie 100% dobre tłumaczenie. No, możecie się domyślić, że chodzi o mi o wazę. No dobra, podejrzewam, że tutaj już bezpiecznie, tak? Skoro tędy mogliśmy iść. To jest uczęszczana dosyć często droga, tak? Znaczy, może nie aż tak często, ale jednak dosyć często. I ta ulepszona rura. Tak to było w moich kościach. Starość. Co? Ale czemu? Bo chcą cię zabić. Mnie co najwyżej grozi rewanżyk w tryktraka. Co to co? Znaczy? Wejdę od frontu, wezmę to trzeba i wrócę. Nie ruszaj się, dobra? Co? No pytanie, czy to proste zdanie się nie skomplikuje bardziej niż powinno. No tylko żeby to... aby nie zaczęli strzelać teraz. Że niby próbuje się przekraść czy coś. Czemu miałbym nurkować? Nie, naprawdę aż tak nam zależy na tym, żeby z ukrycia wejść. No zaoszczędzić to czas na pewno. Pod warunkiem, że się uda. Abi? O kurwa, to Abi. Jest sama? Jak widać. Przestanę mierzyć już, ej. Spokojnie. Dobra, dacie mi jeszcze przejrzeć, co tam z prawej strony jest? Nie? Dobra, Jara czeka. Hej wam. Jezu, dopłynęłaś to w płat? Łódź chuj strzelił. Szukam sprzętu medycznego. To dla Isaaca. No ale to wszystko idzie do Isaaca. Co jest grana? Nie mogę powiedzieć.
Misja z dala od bazy. No, pakujemy wszystko i wysyłamy. Przejdź się, zobacz, czy ktoś czegoś nie ma. A Nora tu jest? Wczoraj mówiła, że będzie się tu kręcić. Pojechała z ostatnim transportem, ale jeszcze wróci. Okay. Już nie wróci. Dzięki. Elion Dorwa. Może robią pranie mózgu każdemu intruzowi w mieście. A masz coś z listy? Zdrajca. Siema. O, Abby. Słyszałaś się o Denim? Słyszałam plotki. To nie wy je rozpuszczacie? Nie, to nie my. Dobrze. I tak trzymać. No, jest się sobie dalej, Burrito. O, hej, Azor. Ciebie też to ściągnęli? O, Azor zginął już jakiś czas temu. Dobry piesek. W sumie powinien. No hej, Abby. Hej. No i pies najpierw, później człowiek. Klasyka. Ja nie mogę wyciągnąć broni ani nic. Mówisz, że musi być taka ostra? Nie macie czegoś dla mnie? Nie. O! Może tu? Dalej to ogarniacie? Ta, piętro po piętrze. Coś jeszcze zostało? No jasne. Mamy jeszcze sporo pięter do przeszukania. Znaczy, co, jeszcze sam będę musiał iść, tak? Powodzenia. I zgromadzić wszystkie zapasy. Hej. Abby. Ciebie też tu ściągnęli? No, niezły połów. Szukam sprzętu medycznego. Mogłabyś mi pokazać... Abby, gadałem z Isaaciem. Masz wrócić do bazy. Ja, daj kurde. Mi z nim pogadać. Pogadasz, osobiście. Wracasz z kolejnym transportem. Przykro mi. Co ty wyprawiasz? Wczoraj zdezerterowała. No i po ptokach. Daj ręce. O, czy bunt pójdzie dalej? Nie. Dała się aresztować. Hej! Hej! Wypuśćcie mnie, kurwa! Co, młody ją uwolni? Zwichniesz sobie ramię. Nora. Jednak tu jest. Nie sądziłam, że narazisz się Isaacowi. Owen był w akwarium? Gadałam z Manning. Widzę, nie umie trzymać gębę na kłódkę. Sprzętu medycznego. Dlaczego? Coś mu się stało? Zespół ciasnoty. Rozwalona ręka. Chyba nie próbujesz go leczyć. Mel. Mamy mało czasu. Jezu. Zdążyliśmy już odesłać większość zaopatrzenia. Co? Nie skończyliśmy jeszcze dolnych pięter. Znajdę to tam? Pewnie tak, ale... Na dole jest groźnie. Co? W waszej bazie? Nie no. W szpitalu, tak? Jeśli cię złapią, nie miałam z tym nic wspólnego. Oczywiście. Dobra, chodź. Czy usłyszą strzały z dołu? Raczej jakieś padną. Zespół ciasnoty. W dupę. No. Chłopak ma szczęście, że chodzi z lekarką. Umel wszystko gra? Tak. Była zupełnie rozwalona po tej rozmowie z Isaaciem. Rozmawiała z Isaaciem? Kiedy się dowiedział, że opuściłaś bazę, przesłuchał nas. Ostro ją potraktował. Ktoś się wygadał? Nie. Czy ekipa Salt Lake City trzyma razem? Dokąd idziecie? Do Abby. Łódź jest gotowa. Wciąż mam pudła na drugim piętrze. Weźmiecie je najpierw? Łódź jest pełna. Nie chcę tu siedzieć cały dzień. Dobra. Dzięki. No, czy jeszcze trochę czasu? Poszli. Niewiele, ale ciut więcej. Zanim rozpęta się piekło. Nic ci nie jest? Jak zawsze. Manny się o ciebie zamartwia. Wie, że tu jestem? Wkrótce się dowie. Jaki Owen ma plan, kiedy Mel pomoże? Czekaj!
Oj. I znowu za szybko poszedłem. Czysto. Tak czy siak. Jaki Owen ma plan, kiedy Mel pomoże mu już z ręką? Mówił coś o Santa Barbara. Bierze to jakieś brednie, nie? Jezu, tak mi żal Mel. Ta. Mnie też. Dobra, na tych piętrach jest... Czy Abby tam dołożyłaś cegiełkę? O, Waszyngton. Brzmi świetnie. Nie bez powodu jeszcze tam nie weszliśmy. Nie, aż, no, aż tam nie będę chodził. W mieście. To tu sprowadzali zarażonych, zanim zrozumieli, co się dzieje. Wszystko będzie zarośnięte. Super. No, z jednej kawały z zarażonymi w drugą. No, pięknie. Po prostu świetnie. I takie poświęcenie dla obcych ludzi. Bo to naprawdę nie chodzi o Owena. W najgorszym razie szukaj karetek. Są pozamykane, może ci się poszczęści. Dobry pomysł. No w sumie w karetce powinien być taki sprzęt. Jakieś czułe pożegnania, coś? Czy mogę po prostu iść? Obyś wytrwała jak najdłużej. Obym umarła bezboleśnie. Do zobaczenia w bazie. Oby szybko. Tak. No właśnie, ciekawe. Czy jeszcze do spotkania w bazie dojdzie? Znaczy, no nie z Norą. Nora bardzo brzydko umarła. Ellie coś o tym wie. I w sumie Abby też. Bardzo podobnie jak Joel. Potraktowany kijem. Max apteczek i max zdrowia. Dobra. Więc powiadacie, że mogą tu być zarażeni. No ale miejmy nadzieję, że też zapasy medyczne. Dobra. Chirurgia, centrum urazowe, OIOM. Do roboty. No, chyba sporo tego przenoszenia będzie. Co do każdego z działów oddzielnie? W sumie tutaj windą na pewno nie podjadę. Dobra. Na to wygląda, że będziemy musieli przeczesywać pomieszczenie po pomieszczeniu. Od tego zaczynając. No tam po prawej czaszka, nie wiem czy zwróciliście uwagę. No, już od razu bezpiecznie się czuję. Nie jakoś mega, ale... Poziom bezpieczeństwa zauważalnie wzrósł. Boże. Przypomina się to ojca troszkę? Troszeczkę? Ej, ładny charakter pisma. Jake, bo nie udało mi się dotrzeć do domu. Oddałbym wszystko, żeby być teraz z tobą i Suzy. Ukrywam się z kilkorgiem znajomych. Drzwi są zabarykadowane, a tamte skinsyny czają się po drugiej stronie. Sprawy potoczyły się gorzej, niż się spodziewaliśmy. Jestem w zasadzie pewien, że nikt po nas nie przyjdzie. A przynajmniej nie, zanim będzie za późno. Oby tam się kiedyś do ciebie dotarł. Mam nadzieję, że razem z Suzy będziecie o mnie pamiętać. Tak bardzo was kocham. Scott. Kurwa. Nie wiedzieli, z czym się mierzą. No, na początku pewnie wyglądała jak zwykła infekcja. A później nagle pierwszy zarażony nagle co umiera i się budzi, tak? Nie no. Bardziej jakiś biolog by się przydał. Bardziej, skoro to jest wszystko z grzybów. Nie, ale tylko tyle? Nic więcej? Nie mogę nic stworzyć? Nie. Dobra, to z powrotem, Abby. Może jeszcze będzie użytek z tej strzelby w tym odcinku. Nie wygląda tak źle. No, czy ja wiem, Abby, czy ja wiem. Zazwyczaj po takich słowach coś się takiego dzieje, że... A jednak! Dobra, intensive care. Czyli jeszcze niżej. Tam po torbach? Czy mogę tak... A, dobra, spróbujmy. A, może... Nie, nie da się. Czyli po torbach. Pytanie, jak my wrócimy? No, miało być sporo grzybów. Będzie centrum urazowe.
O, a to co? Z mojego oddziału zostałem tylko ja. Wszyscy, którzy trafili razem ze mną, nie żyją. Zabezpieczyliśmy większość drzwi, a niektóre były poza naszym zasięgiem z powodu zarażonych pacjentów. Nie przewidywaliśmy tak zaciekłego oporu z ich strony. Myśleliśmy, że są chorzy i słabi. Do głowy by mi nie przyszło, że zobaczę, jak rozszarpują moich ludzi. Mam kilka ugryzień na ręce i nodze. Wykończę jeszcze paru tych jebańców, aż skończą mi się naboje. Później dołączę do oddziału. Jeżeli ktoś to czyta, niech wie, że... Trzeba wysyłać więcej żołnierzy, żeby w pełni zabezpieczyć to miejsce. Ale właściwie to mam nadzieję, że nie byliście na tyle głupi, żeby próbować to coś opanować. Tylko po prostu wysadziliście budynek w powietrze. Powodzenia, dupki. Zrobiliście co w waszej mocy. No, chyba dobrze udało mi się zabezpieczyć. Izolatka oddziału ratunkowego. Mhm. No, chyba jedno z gorszych miejsc, gdzie możemy się wybrać. Już bym z grubsza od razu ubrał maseczkę, ale... O, czy tam maskę przeciwgazową tutaj. Kaplica. Mhm. O, nawet tutaj. Musieli ulokować łóżka dla chorych. Czy naprawdę nie było miejsca? Dobra, masz wszystkiego, nawet nie sprawdzam. Podnoszę jak leci. O, tutaj coś od kapelana coś. Naprawdę chcą tam dzisiaj znów pójść? Za każdym razem wraca tylko połowa oddziału. Straciliśmy laboratorium, czas z tym skończyć. Aha, i przepraszam, że przekazuję liściki, jakbyśmy byli w szkole, po prostu żołnierze mogą podsłuchiwać. Nie mam pojęcia, co się dzieje, dlaczego nas stąd nie zabiorą. Powtarzają, że ewakuacja się rozpocznie, jak tylko będą mieć pewność, że budynek jest zabezpieczony. Chyba nie widzą i nie słyszą. Co się tam dzieje? Przegraliśmy. Myślę, że nie chodzi o zabezpieczenie czegokolwiek poza wynikami badań. Musimy się stąd wynieść. Nasi znajomi wciąż mogą tam być. Wiesz, do czego zdolne są te stwory. Nikt nie mógł przeżyć. Nie tak długo. To straszne, ale nie żyją. Co sugerujesz? Widzę, że Scott nie daje za wygraną z żołnierzami, ale ma już naprawdę dość. Zabierzmy go i spróbujmy się stąd wydostać. Poczekajmy jeszcze jeden dzień. Zobaczymy, co zdziałają ci nowi żołnierze. Jeden dzień. Później działamy. Dzięki. Dobrze, że mnie to wtedy nie było. Kurde, Max. Nawet tu. O, do strzelby to się przyda. Akurat ją dzierżymy. O, oto. Kurde, może mogę wystrzelać ten i zrobić lepszy? Nie. To co, izolatka? Serio? No, czemu nie? W sumie jest milion powodów, czemu nie? No, ale przynajmniej Abby na tyle przytomna, że ubierze maskę. No, to by nas odkaziło pewnikiem. No i zaczynają się grzyby. Ten z łóżka? Sturla się? Serio, kurwa? No dobra, to... O, w mordę. Szpitalny oddział ratunkowy, no. Mhm. Dobra. Tą ciężką przyprawę ze strzelbusią w roli głównej przeżyjemy następnym razem. W tym momencie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!